Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie widzów naszego muzeum. Myślę, że jest to wyjątkowe spotkanie, bo przede wszystkim chciałabym powiedzieć Państwu, że goście, którzy są tutaj dzisiaj u nas trzech, są naszymi przyjaciółmi, jeśli dobrze policzyliśmy, od 16 lat. I powitam również pierwszego zastępcę prezydenta miasta, panią Joannę Maczek-Dudek, pana Szyprawa. Piękne obiekty, które zostały już konserwacja została wykonana w ramach projektu, to oddajemy głos naszym kuratorom. Děkuji za milé přivítání, je to moc příjemné být tu s vámi a celkově jsem moc rád, že vaše krásné muzeum nám poskytlo prostor, abychom mohli ukázat jedny z nejcennějších sbírkových předmětů z našeho Krkonošského muzea zprávy o Vrtlabí, kterým jsou právě tyto lidové kousky nábytku, protože právě lidový nábytek je jedním z nejcennějším a nejdůležitějším dokladů, historie a kultury Krkonoš. Bardzo dziękuję za miłe przyjęcie tutaj w Bolesławcu. Dziękuję muzeum za udostępnienie sal wystawienniczych, gdzie możemy zaprezentować jedne z najcenniejszych przedmiotów kultury ludowej Karkonoszy, malowane meble. W głównej sali w gablotach zaprezentowane są obrazy na szkle XVIII i XIX-wieczne. Jest to część również przedmiotów, która została podana konserwacji w ramach wspólnego projektu. Te obrazy na szkle pokazujemy z tego powodu, że były one ważnym elementem stroju chaty karkonoskiej. Jak Państwo przejdziecie do naszej małej sali, zobaczycie, że tam na ścianie przy stole zawsze świetne obrazki wisiały. Takže krkonošský lidový malovaný nábytek byl vyráběn od 50. let 18. století až do poloviny století 19. Malowane meble wyrabiane były od lat 50. XVIII wieku do połowy wieku XIX. To byl ten symbolický význam a ten praktický význam bylo, že do tuhel skříní se vkládalo oblečení, do skříní někdy i nádoby a další praktické věci. Do tej skříně vkládalo se různé potřebné rzeczy, zarówno byl to pierzyny, pościel, ubrania, zarówno takie codzienne, ale przede wszystkim jakieś odświętne. Wkładano również naczynia. Wszystko to, co było młodej pannie, która zakładała rodzinę potrzebne w domu. Także kolegini już widziała, że w małej przegrawce, w trudle przedawali rodzinne cenności a nabożeńskie przedmioty. Wszystko jest to demonstrowano prawie w tej improwizowanej świetniczce. Tam za to możecie podziwać. W skrzyniach była wydzielona taka niewielka część, jakby taka szufladeczka, zamykana dodatkowo jeszcze wieczkiem. W niej przechowywano różne cenne rzeczy, biżuterię, listy od bliskich, przechowywano również książeczki do nabożeństwa, czy na przykład różańce. Nie jest tak, gdyby nie miał jakikolwiek dotaz, tak nie ma, a zeptać się osobnie, a určitě rád odpowiem na jakąkolwiek otázku. Bardzo dziękujemy za uwagę. Jeżeli ktokolwiek miałby dodatkowe pytania, będziemy z kolegą do Państwa dyspozycji na sali. Zapraszamy. Jeżeli tylko będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie, to chętnie podzielimy się naszą wiedzą z Państwem. Dziękujemy bardzo.